Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Jeżeli nie widzisz u siebie doskonałego ośmiopaka rodem z Instagrama, to mamy dwie możliwości. Po pierwsze, możesz mieć po prostu za dużo tkanki tłuszczowej, by dać szansę mu się pokazać. Innymi słowy, on tam jest, ale zasłania go to, co znajduje się między nim a skórą. Co jednak, jeżeli jesteś odtłuszczony w dobrej formie i chociaż coś się na brzuchu pokazuje, to w żaden sposób nie może równać się z ideałem. Możesz sobie pomyśleć, że musisz go potrenować, żeby wyrównać asymetrię, zlikwidować krzywe elementy i dorzucić kreskę czy dwie. Niestety w tym materiale mogę cię zasmucić, ponieważ u wielu osób idealny ośmiopak po prostu nie pokaże się nigdy, niezależnie jak dobrze by była ta partia rozwinięta. No chyba że zdecydują się na umieszczenie w sobie implantu. Słowem pokrzepienia dodam, że z tym problemem nie jesteś sam, a nawet na najwyższych szczeblach mamy ludzi spędzających godziny dziennie, latami budując i dbając o sylwetkę, którzy tego słynnego sześciopaka po prostu nie mają. Zapraszam na taki właśnie słodko-gorzki odcinek Stalowego Szoku. Inspiracją tego materiału jest sam Dwayne The Rock Johnson, powszechnie znany z wręcz kulturystycznej sylwetki. Wśród góry mięśni, świetnego docięcia i ostrości, mamy jednak co najwyżej przeciętny brzuch, ubogi w imponujące szczegóły. Ta kwestia nurtowała internautów od dawna. Pierwsze nieśmiałe próby wytłumaczenia pojawiały się już w 2017, a do prawdziwej kulminacji doszło na początku sierpnia, kiedy to pytanie zadano bezpośrednio The Rockowi. Na wizji. Okazuje się bowiem, że jest to jedna z najczęściej wyszukiwanych fraz związanych z jego nazwiskiem. Nie kryjąc swojego zirytowania takim pytaniem, Rock odpowiedział: z moim brzuchem nie jest nic nie tak. Myślę, że to dlatego, że te wszystkie gwiazdy Instagrama mają te niesamowite 6, 8, 12, 24 paki. Nie mam 6 paka, mam 5,5, czasem 4,5 pak. Następnie tłumaczył, że to wynik kontuzji, jakiej nabawił się w trakcie jednego ze swoich wrestlingowych meczy. Jak mówił, oderwał wtedy górną część mięśnia uda od kości miednicy. Jako reakcja łańcuchowa, potem pojawiły się właśnie problemy w obrębie brzucha. Przez to ostatecznie musiał przejść 3 operacje przepukliny, które tak zniekształciły wygląd jego mięśni brzucha. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy faktycznie tego typu operacje są w stanie zmienić perfekcyjny ośmiopak we w dużej mierze po prostu płaską przestrzeń na środkowej sekcji Johnsona. Można także rzucić okiem na wcześniejsze fotografie The Rocka i zobaczyć, czy przed tym zdarzeniem faktycznie posiadał dobrze wyglądający brzuch. Jeżeli się nie mylę, operację na przepuklinę przechodził w 2013 roku. Tutaj fotografia opublikowana w 2010 i widać czarno na białym, że rewolucji pod względem wyglądu brzucha nie ma i wtedy prezentował się praktycznie tak samo. Może nawet dzisiaj dzięki lepszemu docięciu wygląda lepiej. Przeglądając różne fotografie z młodości Rocka, przed 2013 na żadnym ze zdjęć nie posiada istotnie lepszego brzucha. Prowadzi to do jednego słusznego wniosku, mianowicie, że taki wygląd brzucha The Rocka wynika po prostu z jego genów. Jak dochodzi do różnic w wyglądzie brzucha, pokażę na anatomicznym modelu. Jak widać, brzuszce mięśnia są tutaj poprzedzielane białymi poprzecznymi kreskami. Są to włókna tkanki łącznej, nazywane smugami ścięgnistymi. To jak wygląda nasz brzuch na zewnątrz, zależy w dużej mierze od tego, jak przebiegają te smugi. Jeżeli są idealnie proste i symetryczne jak na tym modelu, to wszystko gra i jesteśmy zadowoleni. Kiedy jednak po jednej stronie jest ich mniej, są krzywe lub nie dochodzą do końca, nasz brzuch przestaje dobrze wyglądać. Trenując, jesteśmy w stanie jedynie powiększyć brzusiec, czyli uwypuklić mięsień, natomiast zmiana przebiegu smug ścięgnistych nie jest możliwa. Dlatego też, o ile jesteś dobrze docięty, za taki, a nie inny wygląd brzucha musisz podziękować rodzicom. Dlaczego zatem The Rock w cudzysłowie kręci ze swoimi mięśniami brzucha, zamiast powiedzieć po prostu: takie mam geny i nic z tym nie zrobię? Pierwsza możliwość jest taka, że zwyczajnie sam uważa, że to po prostu wynik operacji i nie ogląda swoich wcześniejszych zdjęć. Bardziej prawdopodobne jednak, że robi to ze względu na swoją widownię i fanów. Przeciętny człowiek bowiem, który ogląda jego filmy i nie interesuje się za bardzo fitnessem, wiąże wygląd brzucha z treningiem. Występuje tu dla niego prosta zależność. Im więcej trenujesz brzuch,
ruch. Tym bardziej wygląda on jak ten u gwiazdora fitnessu i każdy może mieć idealny ośmiopak, jeżeli włoży w to odpowiednią ilość pracy. Jeżeli zatem The Rock sześciopaka nie ma, to znaczy, że to jego wina i do czegoś się nie przykłada. Jak zatem może uważać się za sylwetkową gwiazdę, kiedy jego wizerunek jest tak nadszarpnięty przez to, że nie ćwiczy brzucha? Takie rozmowanie prowadzi do umniejszania dokonaniom włożonej pracy i jakości sylwetki The Rocka, a przecież jako aktor musi dbać o swoją reputację. Historia o kontuzji jest zatem świetnym sposobem na zdjęcie z siebie odpowiedzialności za wygląd brzucha. Teoretycznie to samo osiągnąłby, tłumacząc kwestię genów, ale domyślam się, że słusznie zakłada, że coś takiego znacznie trudniej będzie zrozumieć przysłowiowemu Kowalskiemu. Jak później się okazuje, jest to skuteczna strategia, gdyż Emily Blunt odpowiada: widzicie, to nie jego wina. Słabe geny do mięśni brzucha miało także wielu wybitnych kulturystów. Wystarczy wspomnieć nazwisko samego Arnolda Schwarzeneggera, który akurat w tym elemencie nigdy nie zachwycał. Ronnie Coleman, ośmiokrotny Mister Olympia, także miał na środku zupełnie niepoukładane elementy i to jeszcze zanim nabawił się palomboizmu. Można także wymienić Phila Heava. Jeden z najgorszych przypadków to Leo Ingram. Na niektórych zdjęciach, pomimo że tkanki tłuszczowej praktycznie nie miał, na środku prezentował zupełnie pusty plac. Tutaj widać, że tak jego brzuch wyglądał także wtedy, kiedy był znacznie młodszy. W takim przypadku naprawdę wiele zrobić się nie da i po prostu trzeba zaakceptować, że musisz to skompensować innymi partiami. Na koniec pokażę jednak, że nawet z nie najlepszych genów można zrobić naprawdę imponujący użytek. Wezmę tu na tapetę Sylwestra Stallone. Widać, że mięśnie brzucha nie są symetryczne, idą mocno nierówno, a smugi ścięgniste są, mówiąc wprost, krzywe. Dodatkowo, patrząc na jego zdjęcia z wczesnej młodości, w ogóle nie były zaznaczone. Pomimo tego był w stanie na tyle uwypuklić brzusiec i tak dobrze dociąć, że patrząc na wiele jego zdjęć, można powiedzieć: wow, to jest świetny brzuch. Osiągnął to dzięki nastawieniu na trening tej partii oraz odpowiedniej diecie, a dokładniej omawiam to w materiale poświęconym jego osobie. Jeżeli zatem mówimy o umiarkowanie niesprzyjających predyspozycjach genetycznych, tak czy inaczej można zrobić sporo. Dlatego nie warto zupełnie odpuszczać mięśni brzucha tylko dlatego, że nie wyglądają one tak doskonale. Nawet w cudzysłowie spaczone kształty brzucha, o ile nie będą nigdy estetyczne i ładne, to zawsze mogą być imponujące. Dajcie znać w komentarzach, jak wy oceniacie swoje geny do brzucha. Na swój Patronite zapraszam osoby chcące wspierać Stalowy Szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii Legendy Brązowej Ery, omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.